poniedziałek. Pani prezes powiedziała już o tym, co robię w środę i piątki. Natomiast dr Kudełko powiedział pięknie o profilaktyce prozdrowotnej, ale coś takiego sobie przygotowałam. Mimo że tak wiele zostało już powiedziane, ja może tak króciutko przypomnę, ponieważ czekamy na występ pani doktor. Powiem, że to prawda, wyczytałam mniej, że prawie 80% chorób powstaje ze stresu. Osoby, które tak jak ja i nasza grupa koleżanek, które biorą udział w zajęciach w naszych grupach samopomocowych, chcę powiedzieć, że świadomość choroby, która każdego dnia, każdej godziny, w każdej chwili odbiera nam często taką energię życiową i chęć zmian, chęć działania, ale dzięki pracy, już rocznej pracy z tymi cudownymi ludźmi i zarazem genialnymi specjalistami, jak Ania, psychoonkolog, którą poznałam w Wrocławiu w Akademii Walki z Rakiem, z którą pracowałam 3 lata, jak Agnieszka, jak dziewczyny, które spotkałam. Pracujemy takimi metodami, zapoznały nas one z metodami swojej pracy, która pomaga nam uwolnić się od tych wszystkich napięć, trosk, które poprawiają nasze kontakty z najbliższym otoczeniem, uzdrawiają relacje z innymi, z własnymi odczuciami, z własnymi emocjami. To bardzo zmienia podejście nasze do choroby, nowotworowej i terapii. Tak reasumując, mogłabym powiedzieć, że uczą nas, jak zachować taką pogodę ducha, radość życia, jak uwolnić od tych, uwolnić się od tych trudnych, traumatycznych doświadczeń. Jak widać, skutecznie. Myślę, że widać to pomysł. Jak jednak trudno zdobyć się na udział w takich grupach wsparcia, ja osobiście byłam bardzo szczęśliwa, jak przeczytałam informację w Gazecie Wrocławskiej, że jest coś takiego, są takie zajęcia. Ja te zajęcia naprawdę bardzo potrzebowałam. W moim rodzinie wygląda to tak różnie. Ale ja to rozumiem. Jest to trudna decyzja, bardzo trudna decyzja. No, jest to trudny temat. Jest to temat, którego się boimy. Rak to przecież wyrok. Sam wyraz budzi taką od razu strach i lęk. Często pacjenci ukrywają, że są po takich przejściach. Ja mówiłam już na pierwszej konferencji, że bardzo długo izolowałam się, chyba 3 lata i właśnie Iwonko, do ciebie, moje dziecko kupiło mi psa, który mnie wyprowadzał przez 3 lata na łąki. W tej chwili z wielką przyjemnością wychodzę z nim na spacer już do ludzi. I to jest piękne. Myślę, że kto nie przeszedł z tej drogi, którą przeszłam ja i moje koleżanki, może jest trudno zrozumieć, bo tak naprawdę pacjent onkologiczny, pięknie gdzieś wyczytałam, że jest to pacjent porzucony przez system, w braku takiej kompleksowej opieki nad chorym. Kiedy ja zachorowałam, był to rok 2003, nie było czegoś takiego jak psychoonkologia, nikt w szpitalu ze mną nie rozmawiał, nie było psychologa. Nikt nie mówił, że jest coś takiego jak dieta makrobiotyczna, że należy się prawidłowo odżywiać, że rak nie lubi mięcha, że rak lubi mięcho, że rak lubi słodkie i tak dalej, i tak dalej. Brak właśnie tej kompleksowej opieki, takiego wsparcia, myślę, że jest to spowodowane jakimś takim chronicznym niedofinansowaniem edukacji zdrowotnej. Ale te braki próbują wypełnić organizacje, między innymi taka organizacja jak Fundacja dla Kobiet Dobra Dusza, wszystkie organizacje pozarządowe.
które robią wszystko, by zapewnić ludziom, którzy zmagają się z tą chorobą, ale nie tylko, bo w naszych zajęciach biorą udział także osoby zdrowe. Myślę, że to wszystko jest spowodowane tym, my wypełniamy taką lukę, na którą nie może sobie pozwolić Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak to sobie wymyśliłam. Organizując tę konferencję, już drugą konferencję, jak powiedział pan dr Pudełko w październiku, ponieważ październik jest miesiącem walki z rakiem, chcę się zmierzyć z tym rakiem, przełamać prawo mówienia o tej strasznej chorobie. A mówiąc o nim, chcę go oswoić i pokazać nie tylko chorym, ich rodzinom, ale wszystkim zainteresowanym, że rak to naprawdę nie był. Że z rakiem można walczyć, że z rakiem można wygrać, że rak nie tylko niszczy, ale i buduje. Buduje nasze relacje międzyludzkie, co pozwala odzyskać taką właściwą hierarchię wartości. Patrzę na Marię, dlatego wiem, mówię to do niej także. W ogóle pozwala nam poznać, jak smakuje pełne życie, jak cieszy się każdym dniem, o tym także mówił pan doktor, pan burmistrz, każdym uśmiechem. Chcemy pokazać, czym jest profilaktyka zdrowotna. Chcemy nauczyć mówić otwarcie. Nauczyć dziecko dyskutować otwarcie. Ja, tak jak w ubiegłym roku na górze mojej karteczki napisałam sobie coś takiego. Jeśli przyjdzie mało ludzi, bo obawiałam się z panią prezes bardzo, temat bardzo trudny. Zresztą Zenia mi powiedziała coś takiego. Halinko, gdybyś na plakacie napisała rak, wykreśl to rak, napisz choroby, to tu będzie tłum ludzi. A przecież to nie o to chodzi, nie chodzi o ten tłum. Ważne, aby dotrzeć do 2 osób, 3 osób, 10 osób, prawda? Abyśmy mogli przełamać ten lęk, strach, który mnie udało się przełamać i udało się tego dokonać. Ja myślę, że ta dyskusja powinna być prowadzona we wsiach, dlatego poprosiłam o współpracę i pomoc radnego z gminy Prusice, mojego przyjaciela, jeśli mogę tak powiedzieć, do sąsiada miasta, abyśmy mogli wspólnie dotrzeć do większego grona ludzi. Myślę o tych właśnie porzuconych, osamotnionych pacjentach w tych małych wsiach. Myślę, że nam się uda. Małymi kroczkami to są nasze początki, nie poddamy się, więc będzie dobrze. Myślę, że takie dyskusje powinny być prowadzone w miastach i w całej Polsce. Ja się odważyłam na taką rozmowę. Po raz pierwszy, kiedy leżałam w łóżku bez włosków, dzisiaj moja siostra mi znalazła zdjęcie moje, kiedy mi urosły pierwsze włosy i mam takiego baranka na głowie. I sobie tak dzisiaj wspominałyśmy troszeczkę. A czemu to mówię? Ja zaczęłam chyba troszeczkę się zastanawiać, że można o tym mówić, że nie jest to takie straszne, że nie wolno mi uciekać, kiedy w tym samym czasie tam Kamil Durczok chorował. I kiedy zobaczyłam go z wielką głową w telewizji, myślę, Boże, może spotkać się ta choroba każdego z nas. Zresztą dzisiaj po wystąpieniu pana doktora uświadomiliśmy sobie, prawda, jeszcze bardziej, że może to dotknąć każdego z nas. Oby nie. Chcemy działać także na rzecz zdrowych kobiet, żeby były one świadome i doceniały możliwości do podstępu do badań profilaktycznych. Chciałabym powiedzieć, żebyśmy nie ignorowały, żebyście pani nie ignorowały zaproszeń na badania, żebyście korzystały z tych badań, chyba to się nazywa, mam w obusach. Nie wiem, już nie pracuję w zawodzie, więc może te autobusiki, które przyjeżdżają, prawda? I miejmy odwagę domagać się badań kontrolnych od lekarzy, którzy tak niechętnie, prawda, czasami wystawiają te skierowania. Bo nasze zdrowie to jest po prostu nasze prawo. Wykorzystujemy pięknie, myślę, jak na ten dzień, na dzisiaj, no ja już ileś lat, dziewczyny może troszeczkę mniej, ale wykorzystujemy wiedzę, którą przekazują nam terapeuci. I to wszystko nam
pozwala przywrócić taką pierwotną równowagę, harmonię ciała i ducha. My uczymy się tego od Ani, od Agnieszki, poprzez te ćwiczenia oddechowe, szczególnie taniec żydowski i to stuknięcie. I chcemy wytańczyć nasze lęki i smutki, jak powiedziała kiedyś po takich zajęciach moja koleżanka Marysia. Chciałabym Państwa zaprosić na wystawę fotografii. Mówiła już o tym Pani Prezes. Jest to cykl portretów pod tytułem Nie jedna z jedną. Poprosiłam o wystawę Amazonki, Towarzystwo Amazonek Poznańskich. Są to kobiety, które wygrały z rakiem. Jeszcze dwa tygodnie będzie ta wystawa w Żmigrodzie. Myślę, że będzie w klubie seniora. Bardzo proszę zachęcać swoich znajomych i tych dorosłych i tych mniej dorosłych, aby nie bali się oglądać tych pięknych, kolorowych zdjęć. Dlatego, że jest to taki bardzo wymowny przekaz i sposób na edukację prozdrowotną. A teraz i dzisiaj poznamy, jak bawienny wpływ na nasze zdrowie ma muzyka. Do tego jeszcze ani nie było w Akademii Walki z Rakiem, ani nie ma w naszej fundacji Dobra Dusza dla Kobiet. I z wielką przyjemnością, radością chciałabym przedstawić panią dr Barbarę Romanowską. Serdecznie witam. Dziękuję. Usłyszymy, kochani Państwo, koncert muzyczny i wykład pod tytułem Dźwiękiem chorobę. Ja może powiem, skąd znalazłam, jak znalazłam panią doktor. Ponieważ czasami mi się zdarza, że nie mogę sobie spać. Późną, późną nocą usłyszałam piękny głos w telewizji. I pomyślałam sobie, Boże, gdyby można było taki głos usłyszeć w naszym małym miasteczku, to byłoby wielkie szczęście. Napisałam maila. Pani doktor nie odmówiła. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.